Witam, mam na imię Alicja. Zapraszam do wysłuchania, powiedzmy, moich uwag. Traktujcie je jedynie jako wskazówkę, nie są podstawą do Waszych projektów, bo zawsze mogę powiedzieć, że nie jestem ani wykładowcą, ani żadnym doktorantem, nie zamierzam być, nie posiadam wiedzy pełnej, powiedzmy, jestem tylko korepetytorem i posiadam tylko swoją wiedzę, niekoniecznie wynika ona z Waszych wykładów. Jeżeli macie inne uwagi, powiedzmy do moich wypowiedzi, możecie je zachować do siebie, możecie napisać w komentarzach, ale nie uważam, że jestem nieomylna. Także potraktujcie to tylko jako wskazówkę korepetytora. Więc tutaj mam uwagi od studenta, który wysłuchał moich, powiedzmy, wypowiedzi dotyczących modeli ekonometrycznych i chce udzielić odpowiedzi, może komuś to jeszcze się przyda, z maila wysłane. Więc tak, mam użyć w projekcie m.in. takie metody jak regresja wieloraka, liniowa oraz sprowadzalna do liniowej, czyli z kwadratami, logarytmami. Mogłaby mi pani powiedzieć, czy regresja wieloraka liniowa po prostu zwykła, czy to po prostu jest zwykła regresja robiona MNK? Widziałem to u pani na kanale z różnymi zmiennymi, takimi jak sezonowa, czasowa, czasowa do kwadratu, sezonowa czy zmiennymi objaśniającymi albo opóźnionymi naszej objaśnionej itd. Krótko mówiąc, na pewno regresja wieloraka to jest po prostu zwykła regresja, tyle że mamy więcej zmiennych objaśniających. I ja jej bym nie nazwała, że ona jest po prostu. Ona jest po zwykłą regresją, robiono na tak, metodą najmniejszych kwadratów, ale po prostu tak jak tu jest napisane, z różnymi zmiennymi. Regresja wieloraka, czyli mamy wiele elementów, które mogłyby w sposób liniowy wpływać nam na objaśnianą. Co będzie zmienną objaśnianą, to my decydujemy według tego, jaki model chcemy zrobić. Czym widzimy tam jakiś element czasowy, czy zmienna ewentualnie zgodnie z teorią albo ze sposobem kształtowania może wykazywać sezonowość, czy też mamy jakieś zmienne objaśniające x egzogeniczne, czy tutaj tak jak widzimy opóźnienia naszej zmiennej objaśnianej, czyli y i opóźnione. To zależy od nas, co my wstawimy do tego modelu, albo jaki typ mamy tego modelu. I czy sprowadzalna do liniowej to jest też zwykłą regresją? Tak, no po prostu chodzi o to, że żeby skorzystać z regresji metodą najmniejszych kwadratów, musimy spełnić warunek, że jest to powiedzmy, postać liniowa. A więc jeżeli sprowadzimy do liniowej zmienne, które są podniesione do kwadratu czy zlogarytmowane, uznamy, że to są zmienne jakieś liniowo zapisane, bez żadnych potęg, no to w tym momencie tą metodę MNK możemy zastosować. A teraz pytanie takie, a regresja prosta to tylko z opóźnieniami naszej zmiennej objaśnianej albo jedna zmienna, czy jakieś dodatkowo też mogą się pojawić? Chodzi mi po to po prostu, czy one się różnią, co gdzie mogę uwzględnić. No, tak jak mówiłam, regresja prosta to często wykładowcy traktują, że to jest taka, która posiada jedną zmienną objaśnianą, a więc jeżeli mamy mieć regresję prostą z jedną zmienną objaśniającą, to w tym momencie ja bym powiedziała Wam, że może być model z jedną zmienną opóźnioną, albo z trendem czasowym, albo zmienną x jako objaśnianą. To od nas zależy, jaka zmienna będzie do modelu. Ważne, że jeżeli regresja jest prosta i traktujemy ją, że to z definicji ma być po prostu z jedną zmienną objaśnianą, to jaka będzie, nie ma znaczenia. Od nas to my decydujemy, jaka ona będzie. Ważne, żeby była ta jedna. I najważniejsze, o co chodzi z tą regresją sprowadzalną do liniowej? Chodzi o to, żeby przekształcić nasze zmienne na logarytmy i kwadraty. Jest taka opcja w Gretlu. Tak, jest jak najbardziej taka opcja. Czy może o to, żeby sprowadzić test nieliniowości? Aha, może o to, żeby sprawdzić. I co wówczas, jak się okaże, że nasz model nie przechodzi tego testu na kwadraty, czy co wtedy? Wówczas okazuje się, że regresja jest nieliniowa. I co wtedy się robi? Zamienia zmienne na logarytmy. Dobra, generalnie chodzi o to, że jeżeli na przykład zrobimy model ze zmienną x1, x2 i na przykład model posiada niskie dopasowanie mierzone r kwadrat i
powiedzmy, zmienne nieistotnie wpływają na y, to dobrze jest przeprowadzić testy nieliniowości na kwadraty i logarytmy. Wtedy może się okazać, że program na przykład taki jak Gretel sugeruje, że postać mogłaby być jednak inna niż liniowa, czyli albo kwadratowa, albo logarytmiczna. Wtedy dobrze jest zmienne podnieść do kwadratu albo zlogarytmować. Dlaczego? Bo wówczas zbudując nowy model dla zmiennej y, ewentualnie też podniesionej do kwadratu, czy też zlogarytmowanej, model może skoczyć nam jakość na znacznie wyższą. To znaczy determinacja może być na znacznie wyższym poziomie, albo zmienne w formie nieliniowej mogą w znacznie wyższym stopniu nagle wskoczyć jako istotnie wpływające na y. Jakość modelu generalnie może nam wskoczyć na znacznie wyższy poziom. Dlatego też tutaj ta regresja sprowadzana do liniowej może polepszyć, jakaś zależność po prostu może być między x-ami a y-kami, ale w innej formie niż liniowa. Jaka to może być, to te testy na nieliniowość, czy na formę kwadratową, czy logarytmiczną może nam poprawić, dać jakąś wskazówkę, jaka forma może być lepsza, ale często metodą prób i błędów, próbowania jakiegoś takiego losowego, czy może forma kwadratowa, a może logarytmiczna da jakieś lepsze dopasowanie. Nie zawsze na podstawie analizy wzrokowej jesteśmy w stanie określić, która forma byłaby tutaj poprawna. Więc na zasadzie próbowania, testowania, może nawet ktoś nabierze jakiegoś nawyku próbowania, wyjdzie Wam to lepiej. Także ja kończę omawianie tego. Jeżeli uważacie, że Wy wiecie lepiej, macie większą wiedzę, jesteście na wyższym, zaawansowanym, bardziej ode mnie poziomie, jak najbardziej jestem w stanie to przyjąć i nie uważajcie, że ja jestem tutaj najmądrzejsza i się uważam za najmądrzejszą. Nigdy tak się nie uważam. Zawsze uważam, że można popełnić błąd i każdy, kto pracuje ze statystyką, zakłada przynajmniej 5% poziom błędu i tak zwany błąd ludzki. Więc jeżeli uważacie inaczej, możecie komentować mój film. Ja jak najbardziej mogę się do tego odnieść. Pozdrawiam i ćwiczcie jak najwięcej, a może wtedy sprawniej zaliczycie.